Cześć moi drodzy, witajcie w następnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będą aż 3 quizy od Coinbase wraz oczywiście z odpowiedziami, gotowymi odpowiedziami. Zaczniemy od Anchor, później przejdziemy do Fed i na samym końcu RLY, także te 3 quizy właśnie polecą. No ale właśnie, a propos, skoro zaczynamy od Anchor, to lecimy z tym quizem. Mam nadzieję, że macie już konto na Coinbase. Jeśli nie, moi drodzy, to w opisie tego wideo macie linka do założenia właśnie tutaj konta na Coinbase, dzięki czemu jeszcze możecie na samym starcie zgarnąć tutaj 10 dolarów od Coinbase za to, że tutaj kupicie kryptowalutę na właśnie tej stronie, na tej giełdzie za kwotę 100 dolarów. Ale więcej w opisie i lecimy właśnie teraz z quizami od Anchor. What is Anchor? No i proszę bardzo, lecimy. Odpaliliśmy sobie już tutaj lekcję, ja sobie od razu kliknę Take Quiz i odpowiedzi mam już tutaj przygotowane oczywiście. What does the Anchor platform not provide? What can you do with Anchor token? What can Anchor user look forward to in the future? Także jak widzicie, odpowiedzi są już przygotowane. No i oczywiście lecimy z pierwszą odpowiedzią, z pierwszym pytaniem. What does Anchor platform not provide? No i to jest integration with traditional banks. No to odpowiedź tutaj trzecia. No i oczywiście poprawna. Lecimy teraz dalej. No oczywiście nawet nie czytamy. Take the quiz. What can you do with the Anchor token? Send wire transfer. No to odpowiedź tutaj u mnie. Ostatnia, ok? Zgadza się. Klikamy sobie next lesson. Take quiz. What can Anchor users look forward to in the future? Earning rewards with advanced DeFi strategies. No to będzie tutaj odpowiedź akurat u mnie pierwsza. No i proszę bardzo, 3 dolary w Anchor już mamy tutaj zrobione. Lecimy zatem do następnych quizów, do następnych odpowiedzi i następne będą tutaj już w formie podanej, czysto nie będę rozwiązywał razem z Wami, ponieważ już je tutaj rozwiązałem. Pośpieszyłem się, także mam je tutaj rozwiązane. No i proszę bardzo, przejdźcie teraz na grupę Maniacy Biznesu. Link do tej grupy znajdziecie również właśnie w opisie tego wideo. I tutaj jedne odpowiedzi wstawiał Tomek, drugie stawiałem ja. Tutaj do quizu Fed akurat są od Tomka. What can people create with Fed? No i tutaj po prostu odpowiedź. Software agents that automate tasks. Drugie pytanie. What's one role of the Fed token? The power Fed agents. Oczywiście odpowiedź. Trzecie pytanie. What does Fed plan to support in the future? I odpowiedź. Automated interactions with industries like travel and healthcare. Więc moi drodzy, no tutaj macie już 3 gotowe tej odpowiedzi oraz pytania. No i lecimy do ostatniego quizu, którym jest RLY. Jest to Rallye, więc what is Rallye? A decentralized network for launching social tokens. Pytanie drugie, which of this is not a use of RLY? Paying Ethereum transaction fees. Więc tutaj mamy drugie. No i trzecie pytanie, which of the below is not how Valve funds use Valcoin? Buying Bitcoin. Także moi drodzy, mamy wszystkie 3 quizy przerobione. Pamiętajcie, że odpowiedzi do nich znajdziecie zarówno w opisie tego wideo, jak i znajdziecie to na grupie Maniacy Biznesu. No i właśnie a propos trzeciego quizu, w tej chwili wstawiam RLY tutaj. Opis quizu, proszę bardzo, jest on już wstawiony na grupę Maniacy Biznesu, właśnie się tutaj postuje. Także moi drodzy, będę jeszcze oczywiście za subskrypcję mojego kanału, łapkę w górę oraz komentarz pod tym odcinkiem. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie.